Siemano, z tej strony Niedźwiedź, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. I na wstępie chciałem powiedzieć, że Epic Games o Pokoniusa prawdopodobnie jest potwierdzone, ale no po prostu znalazłem go na grupkach facebookowych Fortnite'a, więc to zaraz wam się pokaże na ekranie i wam go przeczytam. Dla wszystkich, którzy nie widzieli, czy pewnie około 90% grupy, Epic Games po wielu prośbach od graczy zdecydowało zmienić system zmiany stylu. Tak jak wszyscy pewnie zauważyliście, nie chodzi o level, a o exp, który będzie można zdobywać nawet po zakończeniu sezonu 5. Czyli nie ma limitu czasowego na zdobycie PD do Ragnarok Rocket Drifta. Więc tak, jak tutaj usłyszeliście, co dopiero przeczytałem, będziecie mieli nieograniczony czas, żeby zdobyć Drifta i Ragnaroka nawet po sezonie, który się skończy, więc no, nie musicie jakoś tryhardować itp. itd. Bo po prostu, no, prawdopodobnie, jak to pisałem w tej grupce, Epic Games, no, umożliwi nam wbicie tego, bo jak wiecie, sporo osób w tamtym sezonie nie wbiło Omegi, no i to właśnie zirytowało graczy, no i właśnie, no, teraz nam się odwdzięczają w taki sposób, więc no. Jeżeli wam taka ciekawostka się spodobała, możecie kopnąć suba, like, komentarz pod filmem i byłoby git, dzięki za oglądanie, siemano.